Hej, ja jestem Sarge i zapraszam was do oglądania 14 odcinka serii Zagrajmy w Watch Dogs Legion. Jak widzicie, jesteśmy znowu w kryjówce, gdzie przejdziemy przez kolejną odprawę przed nową misją fabularną. W ramach przypomnienia, zerknijmy tutaj do dziennika. Ostatnio dowiedzieliśmy się o nowym projekcie o nazwie Temida. Jest to zautomatyzowany system obserwacji i eliminacji. I jak powstrzymać Temidę? Spróbujemy zaplanować, będąc tutaj w naszej kryjówce, a więc zobaczmy, co takiego wymyślimy. Here's what we know about Nigel Cass. He's rolling out something called Project Themis. The lack of information on its own is worrisome, but what little we do know is Cass wishes to remove the human element from law enforcement. We also know he's partnered with Titus, which is never good. Titus does other work with Albion. Nasty shit like autonomous weapons, human targeting algorithms. So Titus is our best lead to fill in the blanks on the secret project, but their security is notoriously difficult to crack. So Hamish has proposed an intriguing solution. Albion's been working on a new microdrone, something my contact told me about. That shit's not even in production yet, but if we get the plans, we can manufacture our own. To get round Titus' security? Exactly, exactly. They're weird as fuck. Supposed to do maintenance on Albion's other drones, but the smallness of them means they can slip into places nothing else can. Well, there we have it. Our next step is to infiltrate the Albion drone manufacturing lab and get our hands on schematics. And then you lot will have a fun little gadget to break in the Titus. Love it. I'll shoot you the location. Be careful. Albion doesn't like to share his toys. Oczywiście, że nie lubi, ale z chęcią byśmy zdobyli takiego mikrodrona. Zatem spróbujemy wykraść ten schemat. Tylko na dobry początek chciałbym się dowiedzieć, gdzie konkretnie znajdziemy to laboratorium dronów. Rozumiem, że wow, aż tutaj. Północno-wschodnia część Londynu. No dobra, no to spotkamy się tutaj na stacji metra Tower Hill. Tylko może się okazać, że Vinny znowu nie będzie mógł tutaj wykazać się w trakcie tej misji, bo jeśli my wchodzimy jednak na tereny Albionu, no to bardziej przydatny by był Michael, który jednak ma umundurowanie odpowiednie. Na razie jednak, żeby tam przynajmniej dojechać, przyzwiemy sobie motocykl Vinny'ego i spróbujemy się przedostać na miejsce, a później pomyślimy, zobaczymy jak wygląda sytuacja, ilu mamy przeciwników na tamtym terenie, ile jest ogólnie zabezpieczeń, no bo wszelkiego rodzaju drony, tego z każdą kolejną misją też zdaje się, że jest powolutku coraz więcej, ale podoba mi się też to, że w ramach kolejnych tutaj misji fabularnych, o w mordę, ja nie wierzę, co tu się właśnie stało. To był efektowny lot i że Vinny to przetrwał, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Najlepsze jest to, że trafiliśmy prosto w ambulans. A tu tak a propos, może pani będzie się nadawała do rekrutów, na wszelki wypadek ją sobie dodałem. I naprawdę kończmy już te wypadki, bo się może to prędzej czy później fatalnie dla nas skończyć. Mieliśmy w takim razie mały test tego, ile może nasza postać wytrzymać przy takiej kraksie. Jestem zaskoczony, że nie stała nam się większa krzywda, szczerze mówiąc, no ale dobra. Dość już tego. Zatrzymajmy się tutaj nieco wcześniej. I obawiam się, że chyba jednak Michaela Boyda będziemy przywoływać. You're coming up on the Albion drone facility where the micro drone is being developed. This had better be worth it. It will be. You're gonna need to disable the security system protecting the R&D lab. No to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Na dole jeszcze kogoś mamy. A, proszę bardzo, zamknięte. No tak, i tutaj do otwarcia. To mogę też otworzyć, akurat to tak. Zanim jednak się tutaj dostaniemy, no to chcę oczywiście pooznaczać całe towarzystwo, które jest tutaj w okolicy, żeby później nie było przykrych niespodzianek.
Nie wiem, może tutaj będziemy mieli lepszy punkt widzenia. Mamy jeszcze kogoś. Ale czy to wszystko? Tutaj akurat nie widzę. No, jest jeszcze dron. Pamiętajmy o tym, że możemy je wyłączać. Ostatnio odblokowałem takie możliwości na różne rodzaje dronów. Nie no, ale koniec końców muszę się dostać tutaj, czyli ewidentnie skorzystamy sobie jednak z tego Michaela. Tak chyba będzie najlepiej. No bo rzeczywiście, jako Vinny, musiałbym tutaj się cały czas skradać, a biorąc pod uwagę, ile jest tam zabezpieczeń, raczej byłoby o to ciężko. W ogóle z jakiegoś powodu ta ikonka przedstawiająca Michaela się nam zmieniła. Widzimy go tak z oddalenia, nie wiem czemu, ale zmieńmy sobie postać właśnie na niego. Tylko że Michael nam się teraz za bardzo do niczego nie przyda, dopóki nie założymy tego przebrania, no bo to czyni największą różnicę. I dzięki temu właśnie mogę teraz dostać się tutaj. Tylko uwaga jeszcze na tego drona, ja go wprawdzie mogę wyłączać, ale mimo wszystko może się obejdzie bez tego. Najlepiej by było wyłączyć tego drona i go od razu zniszczyć, ale kiedy widzę, że dookoła jest jeszcze tyle zabezpieczeń, to chyba po prostu przemkniemy sobie niepostrzeżenie i dostaniemy się właśnie tam na górę. Tak, żeby nikt nas tutaj nie rozpoznał. Z tym raczej problemu być nie powinno, przynajmniej tutaj. Tylko to nam dopiero otworzy laboratorium, a jeszcze później do samego laboratorium się trzeba dostać. No dobra. Załatwić go szybko. Tamten na szczęście niczego nie zauważył. No to teraz otwieramy. Security is down in the R&D lab. The plans for the microdrone will be in there somewhere. Okej, czyli my tam właśnie musimy się i tak dostać. No, to tak szczerze mówiąc, korciłoby, żeby rozprawić się z tym tutaj. Chyba tak zrobimy, na wszelki wypadek, bo on tutaj z góry mógłby coś ewentualnie też wypatrzeć, a tego chyba nie chcemy. Poczekam jeszcze, aż się odwróci. A, widzę, że on teraz przechodzi tutaj bliżej. To zróbmy inaczej. Odwróć uwagę. No. Ale nikt tego nie zauważył. Na szczęście nie, bo już się bałem, że narobiłem sobie kłopotów. Dobra, możemy jednak spokojnie sobie zejść tutaj. Tylko właśnie, tu jest problem, że mamy wieżyczkę, którą możemy tylko na jakiś czas wyłączyć. W samym pomieszczeniu nikogo nie ma. To jedynie się zastanawiam, czy wchodzić tam osobiście, czy jednak spróbować tutaj napuścić tego pająkobota. Może zobaczmy. Bo ja tutaj będę w stanie przecież przeskoczyć nawet, a wieżyczkę wyłączyć. Zresztą ona i tak jest zwrócona w innym kierunku. Czyli muszę poczekać na dobry moment. Tego uwagę odwrócę. Albo raczej tej, bo to chyba była kobieta. I dostajemy się szybko tutaj. Uda się bez problemu. I've downloaded the schematics. You can leave whenever you like. Szybko poszło. Ucieknij z okolicy. Teraz pytanie, czy na przykład tędy będę w stanie. Bo jeśli tak, to bym z chęcią skorzystał. Ale wygląda na to, że spokojnie wyjdziemy. Tylko tutaj oczywiście mamy jeszcze jednego drona. I nie wiem, czy tak bez problemu sobie tutaj przejdę. Możemy nawet troszeczkę tutaj przyspieszyć. Oj. No i spoko. Oddalić się na bezpieczną odległość jeszcze. Tak więc dało radę. Now that we have the schematics, we can make microdrones of our very own. Better move fast on that, Bags.
We need to get into Tidus ASAP. Shut down Project Themis before Nigel decides to launch. And with what he was saying, we don't have much time. Czyli misja wykonana. A tutaj mamy akurat Winiego. Nie mogę w tym momencie się na niego przełączyć, prawda? I tutaj od razu kolejna misja nam się odpala na przyszłość. Ale to będzie jeszcze w innej części miasta. W takim razie, jak już tu jesteśmy tak blisko, to bym może spróbował odpalić sobie to zebranie dowodów. O, umundurowany dostęp dla klanu Kelly tym razem. A ponieważ w tym momencie nie mam nikogo z klanu Kelly zwerbowanego, no to nieważne, kogo wybierzemy tak naprawdę. Okej, tutaj do placówek medycznych mamy dwie osoby, to ja sobie muszę jeszcze zdecydować, na którą się ostatecznie właśnie zdecydować. No tutaj obie nie lubią DedSecu, ale dobra, ja w tym momencie jednak przełączę z powrotem na Winiego. Zbuntowana sędzina nam została odnaleziona, kolejna osoba, którą można by było zrekrutować, ale chyba nie będziemy tego teraz robić. Tutaj się skupmy na tym. Zebranie dowodów gdzieś na tym obszarze przed nami. No i jako Winnie teraz może właśnie tutaj spróbujemy wejść. I tak będziemy musieli się skradać, ponieważ nie mamy odpowiedniego przebrania. No a widzę, że trochę tego towarzystwa tutaj mamy. Zobaczmy zatem, jak wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy przez kamery. Tutaj akurat niewiele zobaczę. Uzbrój pułapkę. A ja się tutaj nie muszę dostać. Możemy zabrać kredyty oczywiście. Poproszę jednak na zewnątrz widok. Tak patrząc nawet na mapkę, to trochę tutaj tego jest. Przejmij kontrolę. Kamera bezpieczeństwa. No cóż. Po prostu chyba wejdę. Bo jeśli chodzi o to zebranie, no ja będę musiał na dół chyba jednak się dostać, ale to w końcu którędy, bo teraz się zastanawiam, czy ja w ogóle tamtędy muszę. Nie no, wydaje się, że raczej tak, że to nie będzie na terenie bezpiecznym, prawda? Gdzieś tutaj jakieś zejście do podziemi być musi. Dobra. Mamy co robić. Tą czerwoną ikonką to w końcu, jak jest oznaczony, to cóż to oznacza? Nie jestem pewien. Konkurent. That's one way to take out the competition. Our prospect should be quite pleased by that. Proszę, misja dostępna dla Tildy Francis, którą wcześniej musiałem sobie oznaczyć. No, zawsze to jakaś możliwość na przyszłość będzie. Czyli rozumiem, że tędy mogę dostać się pająkobotem chyba. Najpierw musiałbym jednak móc go w ogóle tutaj przywołać, bo na tę chwilę... A, tu jest pająkobot, okej. Wiecie co? Chyba jednak opuścimy to miejsce, teren zastrzeżony i tutaj z bezpiecznej pozycji się troszkę rozejrzymy. Gdzieś tutaj były te kamery jeszcze. I teraz wypuszczamy pająkobota, przejmujemy od razu nad nim kontrolę. No i wchodzimy. O, a tu jednak... Okej, jednak mogę zejść, bo już się obawiałem, że jakiś problem. Ciekawe, czy ja tu osobiście mogłem się dostać. Możliwe, że nawet nie. A, tutaj też jest waluta. Zabieramy te kredyty. Czyli tak by to wyglądało, jakbyśmy mogli tutaj jednak się dostać tylko i wyłącznie za pośrednictwem tego... Ojejku, no nie, zapomniałem, że nie mogę przecież do wody skakiwać. I co teraz? No cóż, musiałem po prostu przywołać kolejnego pająkobota. I teraz bądźmy ostrożni. Jeśli tylko będziemy uważać, no to
taki kolejny błąd nie powinien nam się już przytrafić. I tutaj te dowody będą najpewniej do pobrania. Przejmij kontrolę, podnieś, tak? I'll say that, thank you very much. No dobrze, to nie było trudne. A mamy wzrost oporu. Czyli możemy spokojnie wrócić do Winiego. No i tutaj są kolejne aktywności. Ratunek wojownika o wolność na przykład. Tylko właśnie, czy ja chcę akurat tutaj to robić? Koniecznie, czy może zająć się inną dzielnicą w ogóle? Bo tutaj też wcześniej zbieraliśmy. Tu mamy eksperta do spraw dronów, a tutaj kierowca ucieczkowy, wykwalifikowany agent. No dobra, to może udajmy się jeszcze tutaj. Best guess? That laptop was stolen from Albion. Data on it outlines Albion plans to withhold much needed supplies from this borough. If people are worried about where their next meal is coming from, they don't worry so much about eating the occasional Albion brand knuckle sandwich. Damn. Korzystamy z okazji, że niedaleko mamy... Wow! Z drogi, ludzie! Wybaczcie. Ale korzystamy z okazji, że niedaleko mamy do nowego celu. I później już będzie blisko, żeby przejąć również i tę dzielnicę. Jezu, jak ja nie lubię, jak tak się wpakowują mi pod koła. Posterunek policji tym razem chyba. To tutaj akurat przydałaby się też inna postać. Ewentualnie Albion też jak najbardziej pasuje. To zobaczmy. Gdzieś tutaj powinniśmy kogoś uwięzionego znaleźć, jak rozumiem. Ale to dopiero jak się troszeczkę rozejrzymy. Sporo ich tutaj. Wrażenie sprawia takie, że też bez zmiany postaci może być ciężko. Na razie problem polega na tym, że ja nie widzę tego celu. To dopiero gdzieś tam po drugiej stronie. Tutaj mamy klucz. I to tam na dole. Jakoś się na dół muszę dostać. Dobra, tylko jak to teraz zrobić? Spokojnie mogę na przykład tędy sobie wejść. Ryzykując oczywiście tutaj sporo. Grunt, że nie widać dronów. Przynajmniej na razie. Zaraz zobaczymy, jak mogę się tutaj dostać do środka. O ile w ogóle znajdę jakąś drogę. Tak się składa, że tędy będzie bliżej do tej osoby, którą muszę uwolnić. Dobra, odwracamy uwagę i obalamy go. Lecimy dalej. Patrzcie, to już by było jakoś tutaj. Jedynie pozostaje się dostać do środka, ale którędy? Tu jest wejście. A czy ja mogę na przykład tutaj na górę? No niespecjalnie. Chociaż tu jest ten klucz. Kurde, jestem niestety poza zasięgiem, szkoda. A nie, teraz jak jestem blisko, to działa. Dobra. To też spoko. Możliwe, że to by nawet wystarczyło, kurczę, aby dostać się... którąś stroną, tylko nie wiem, którędy. Czy tam właśnie, gdzie było na przykład zablokowane, może niekoniecznie. No prędzej czy później na pewno muszę jakoś się zejść, ale być może, aby to zrobić, to od góry zaczniemy. Okej, ty nie będziesz sprawiała mi tutaj problemów, prawda? Na spokojnie możemy przechodzić. Problem polega na tym, że nadal nie widzę jakiegoś rozsądnego wejścia do środka. No, chyba że tędy damy radę. Mamy przynajmniej tutaj punkty technologii. Ile ja w tym momencie ich posiadam? 15. To jeszcze nie za dużo. Spróbujemy zatem zejść niżej. Tam w ogóle coś się wydarzyło. Okej, tutaj w środku mamy towarzystwo.
ostatniej chwili. Jeszcze, kurde, zakłóciłem działanie tych jego urządzeń. Całe szczęście, że zdążyłem. Ale wydaje mi się, że najlepiej będzie jednak zejść chyba tędy. Kurde. Bastard. Pospieszmy się i go pokonajmy, mam nadzieję, szybko. No, atakuj. Problem polega na tym, że tutaj chyba kolejni jeszcze przyjdą. A, bo ja teraz, kurde, odpaliłem. A to też jest możliwe, nawet w trakcie walki odpalić kamuflaż i wtedy możemy go wykończyć. Ciekawe. Przypadkowo trochę to zrobiłem, ale udało się. I mamy kolejną osobę, której, kurde, nie zauważyłem w porę. Teraz kamuflaż jest niedostępny. Całe szczęście, że nikogo w pobliżu tutaj nie ma. Bo inaczej mogłoby być ciężko. No, spróbować jeszcze raz skontrować ewentualnie. No i na razie chyba spokój. Tutaj ukryjemy ją oczywiście. No i zobaczmy, tam możemy wyłączyć blokadę. O Jezu, następny. Ja nie wierzę. Mało brakowało. Dobra, myślałem, że tamtędy będzie już wychodził, ale jednak nie. Patrzcie, prawda jest taka, że już tutaj mamy blisko nasz cel. Tędy mogę się dostać? Kurde, to jest zablokowane niestety. Terminal obwodu zamkniętego. Tutaj? To super. Możemy to odblokować szybko. No i proszę, jak ładnie, mamy to. Aj. Szybko. No i co? Jesteś wolny w takim razie. I'm very grateful to you. Więc udało się. O, tutaj przy okazji nagranie dźwiękowe jeszcze. Możemy to od razu sprawdzić. W dziale Albionu tym razem. Posterunek. I oczywiście pokażę wam całą transkrypcję. Chociaż tutaj akurat możemy chyba posłuchać tego. How's it going, lad? Oh, you know, the same old. Albion's been coming around here again, sticking their nose in where it don't belong. Well, they're asking to get it broken, if you ask me. You said it. I didn't realize this was called the Bethnal Green Albion Station. They come here, tell us how to do our job, and giving their critiques like they own the bloody place. And it's only going to get worse. Yeah, they're already giving the Wapping police station problems, telling people how to drive their boats. Oh, absolutely ridiculous. I imagine this poor bugger was supposed to serve as an object lesson of some kind. Albion decides whether or not you have a right to a trial. Good thing you came around. You absolutely got that right. Dobra, to mi pozostaje teraz tylko opuścić to miejsce. Zrobię to dokładnie tą samą stroną, którą tutaj przybyłem. No bo mamy ten teren dzięki temu tutaj oczyszczony. Tymczasem, korzystając z szybkiej podróży, dostałem się od razu do kolejnego miejsca w tej dzielnicy, gdzie możemy już ostatnią taką aktywność zaliczyć, aby odblokować misję, po której będziemy mieli możliwość zrekrutowania nowego agenta. I ponieważ jest to teren znowu opanowany przez Albion, no to tutaj właśnie przyda nam się najbardziej po raz kolejny już Michael Boyd. Tylko to będzie po tej stronie, tak? A żeby się tam dostać, no bo my już tam byliśmy siłą rzeczy, tylko teraz jeszcze dodatkowo ta neutralizacja, zaraz zobaczymy. Akurat wejście mieliśmy od którejś z tych stron. Bardziej gdzieś tam, z tego co pamiętam. To ciekawe, no wtedy możliwe, że też to oczywiście było jak najbardziej dostępne. Tylko, że jeszcze się za to tak nie zabieraliśmy. Dobra, ja się dostanę gdzieś tutaj do jakiegoś wejścia. A może zróbmy to przez drona użytkowego, którego tutaj można przyzwać. Jestem w stanie przecież przejąć nad nim kontrolę i teraz wyruszyć tutaj.
takim przypadku nie jest do tego potrzebna Iga Baranowska, która tego drona może przywołać w każdym momencie, a kiedy właśnie jest takie miejsce, z którego możemy drona przywołać, no to absolutnie każda postać może z tego skorzystać, czyli jako Michael tutaj wejdziemy. Przynajmniej dzięki temu rozejrzymy się trochę z góry, zobaczymy, jak wygląda sprawa z tym VIP-em. I usadowię się, mam nadzieję, w takim miejscu, żeby było bezpiecznie dalej kontynuować. Tam mamy przeciwnika. Kogo się da, to od razu z góry pooznaczam, żeby później było łatwiej. Tutaj, co ciekawe, na dachu nikogo nie ma. W ogóle w samym budynku powinny być punkty technologii. A tymczasem to jesteś ty. Kapitan Albionu. Zneutralizuj VIP-a Albionu, aby zmniejszyć kontrolę organizacji nad dzielnicą. Czyli tylko tyle wystarczy. No to zróbmy to. Wykrywacie wróg. Oj, niedobrze. Zejdźmy tutaj szybko, żeby nas nie wykryli jednak mimo wszystko. Nie wiem, czy jest tutaj jeszcze ktoś. A, tu mamy też drona. To muszę uważać. Ostrożnie teraz. Zaczekamy na dobry moment. Na szczęście nie zwraca na mnie uwagi póki co. I to będzie formalność. Oj, ktoś tam mnie wypatruje. Sorry, you were in the way. Jest, udało się. Niewiele brakowało. Tutaj też był. Seems that manky little nerd was the one who kept diverting relief supplies away from the borough to keep everyone in line for Albion. These days you can do a lot more evil with a spreadsheet than a drone fleet. Wonderful. No i właśnie. Tak jak mówiłem, dzięki temu misja rozpoczęta. That's it. All our Albion targets are accounted for in Tower Hamlets. Bloody brilliant job. Fabulous. It's had an impact too. This bloke just contacted us about helping him convince the people of this borough to finally rise up. Go meet him. O to mi właśnie chodziło, żeby mieć tutaj możliwość nawet i na przyszłość, aby tej misji się podjąć i kolejną ważną osobę zrekrutować. Ważną, no bo w takim przypadku zawsze jest to ktoś o większych umiejętnościach, o kilku tych różnych atutach. Więc tutaj się to przyda jak najbardziej. No dobra, ja zabieram w takim razie punkty technologii i opuszczę to miejsce już bez waszego udziału, bo z tym nie będzie większego problemu, biorąc pod uwagę nawet to, że mamy tego drona użytkowego tutaj. Na tę chwilę się jednak z wami pożegnam i oczekujcie, że w kolejnym odcinku będziemy kontynuować wątek fabularny, no bo ciągle oczywiście kwestia tej Temidy, tego projektu Temida nie została zakończona, więc trzeba będzie to zrobić. Na razie to tyle, cześć!